Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. To powitanie, którego możemy używać w Wielkanoc i w okresie wielkanocnym. Dlaczego? No w końcu, po 3 dniach Jezus zmartwychwstaje. Daje nam szansę na nowe życie. I wszystko zaczyna się w liturgii właśnie od obecności Chrystusa. Liturgia zaczyna się od tego, że idziemy do paleniska. Mamy procesję do paleniska, od którego odpalamy Paschę. I ten Pascha podczas noszenia jest podnoszony 3-krotnie, gdzie słyszymy słowa światło Chrystusa. Przy 3. podniesieniu cały Kościół się rozświetla. Wcześniej było ciemno. Teraz Jezus zmartwychwstał, jest radość, jest w końcu ta światłość, której nam brakowało przez te dni. W końcu wychodzimy z tej ciemności, dążymy do światła. I tak naprawdę na tym głównie opiera się cała liturgia. No, Jezus zmartwychwstał jest to najważniejsze wydarzenie, wydaje mi się, naszej wiary. Nawet nie wydaje mi się. A w kontekście tego światła i rozjaśniania, to nie tylko tyle on rozjaśnia, że pojawia się w blasku chwały, co dodatkowo w pewien sposób wyprowadza nas z mroku. Z takiego pewnego, troszeczkę delikatnie ponurego fragmentu, którym jest właśnie Wielki Post i poprzednie liturgie, które były troszeczkę bardziej przytłaczające, troszeczkę bardziej smutne. Nagle ten dostęp światła i tego życia do innego słońca w pewien sposób otwiera nas jakby też dodatkowo na radość i na ten aspekt, że możemy w końcu się weselić i być radosnymi w związku z tym, co nas spotkało i jakiej wielkiej łaski byliśmy w stanie doświadczyć. Dokładnie. Liturgia Wielkiej Nocy jest niesamowita. Jest czymś całkowicie innym. Jest dłuższa, ale ma całkowicie inny wydźwięk niż inne. Zaczyna się od orędzia wielkanocnego, gdzie kapłan przewodniczący śpiewa to orędzie, w którym słyszymy Jezus zmartwychwstał. I później następuje nietypowe 8 czytań. Jedyny dzień, w którym mamy 8 czytań. Najpierw mamy 7 z Starego Testamentu, które bardzo często opowiadają o odkupieniu ludu Izraela, o aspektach np. wyprowadzenia ich z ziemi obiecanej, wyprowadzenia ich z jakiegoś ucisku do jakiegoś lepszego, nowego życia, do zmiany właśnie przestrzeni, w której żyją, na lepszą, na lepszą dla nich, na bardziej obfitą i owocną. I tak, po tych 7 czytaniach nie następuje od razu 8. Następuje rozbrzmienie wszystkiego znowu. Po tych 3 dniach ciszy słyszymy na nowo dzwony, które wielbią Pana. Znowu słyszymy na chwałę na wysokości, słyszymy gong, słyszymy dzwony, słyszymy organy. Cały czas było cicho. I nie dość, że teraz wszystko nam się rozświetliło, to teraz mamy w jakiś sposób wielbić Pana. I idąc dalej, dopiero potem następuje czytanie 8. Czytanie 8, które już z Nowego Testamentu. Kolejną częścią liturgii Wielkiej Nocy jest liturgia chrzcielna. Liturgia chrzcielna, która oprócz takich zwykłych obrzędów, które namacalnie będą nas dotyczyć, to dodatkowo zwraca nam uwagę na pewien aspekt z przeszłości, czyli z początku chrześcijaństwa, gdzie to właśnie tego dnia chrzczono nowych wiernych, nowych ludzi, którzy chcieli przyjąć chrześcijaństwo i oni podejmowali to w wieku dorosłym, ze względu na taką kulturę, taki się wychowali, taki był też charakter historyczny tego obrzędku i to właśnie wtedy ci ludzie byli oficjalnie akceptowani jako dziecko Boże, którzy oficjalnie przyjęli te dary, którymi Bóg chce się z nami dzielić. I w pewien sposób nie tylko ten aspekt Wielkanocy jest ważny z tego powodu, że Jezus daje nam zbawienie przez swoją mękę i przez swoją śmierć na krzyżu, którą otwiera nam niebo i zezwala nam na odkupienie i ustanawia nam wiele sakramentów, które pomagają nam się rozwijać, jednoczyć i łączyć z Bogiem emocjonalnie jeszcze lepiej i lepiej Go rozumieć,
dodatkowo zwraca nam jakby jeszcze uwagę na aspekt samego wejścia w ten etap, czyli właśnie w etap inicjacji w pewien sposób, czyli chrztu, który wprowadza nas w ten cały chrześcijański świat, w ten cały świat wartości, w ten cały okrąg czytań i wartości, które one przekazują. Bardzo często właśnie w kontekście takiego nawiązywania nowego przymierza, które będzie w jakiś sposób pomagało lepiej się zbawić, pomagało lepiej żyć, pomagało lepiej funkcjonować. Czasami właśnie odkupić winy, tak jak w przypadku właśnie Izraelitów opuszczających Egipt, czy Mojżesza, które daje 10 przykazań jako nowe nawiązanie nowego przymierza i pomoc w zbawieniu dalszej społeczności, dalszego ludu wiernych. Po tym aspekcie właśnie nawiązywania nowego przymierza, które odbywa się w Wielkanocy, przychodzi do nas kolejny moment, czyli właśnie liturgia eucharystyczna. I tutaj wydaje się wszystkim, że odbywa się to, co zawsze, czyli komunikowanie i tak dalej, ale następuje jeden ważny moment. Jezus wraca do tabernakulum. Przez ostatnie dni był w ciemnicy, później był w grobie, a teraz w końcu w pełni chwały jest wywieszony z powrotem w tabernakulum. To ma dosyć ważne, symboliczne znaczenie. To ma właśnie ukazywać to znowu, że Jezus zmartwychwstał. I na końcu przechodzimy do procesji rezurekcyjnej. Procesji rezurekcyjnej, w której cieszymy się, że Jezus żyje, że my mamy szansę żyć razem z Nim w wieczności. Jest to takie symboliczne przejście dookoła kościoła trzykrotne, śpiewając pieśni wychwalające, które kończy się odśpiewaniem Tedeum, które również może nam ten dać odpust zupełny, co jest też, myślę, takim swoistym zakończeniem tego triduum, przez które przechodziliśmy od samego rozmyślania nad nami, nad sensem naszej egzystencji, nad naszymi grzechami, do odpuszczenia grzechów przed Jezusem na krzyżu, a teraz odpuszczeniu kar za nasze grzechy. To tak idealnie się dopełnia całe triduum. A w pewien sposób ten odpust dodatkowo jakby podkreśla ważność, tak? Odpuszczenie grzechów i win osoby zmarłej lub nas samych, które mogą nas czekać w czyśćcu na przykład, jest jeszcze większym podkreśleniem tego, jak bardzo ważny jest ten etap właśnie Wielkanocy, ten dzień, i podkreśleniem jeszcze ważności tego dnia. Liturgię chyba już z grubsza skończyliśmy, ale jeszcze możemy pomówić o aspekcie troszeczkę bardziej biblijnym, czyli o tym, co dzieje się wtedy mniej więcej z Jezusem w czasie rzeczywistym, tamtejszym, na początku wieków. Czyli ten aspekt, że niewiasty chcą skremować jego ciało, namaścić je olejkami, ale widzą pusty grób, nie ma nikogo w środku. I jest to powodem, który daje wielkie poruszenie wśród jego uczniów i sami biegną, chcą sprawdzić, chcą się dowiedzieć. Z jednej strony nie dowierzają, dla nich jest to też trudne do zrozumienia, a z drugiej strony, gdy okazuje się, że są w stanie go spotkać i że on dalej z nimi jest, jest dla nich wielką radością, że mogą go spotkać z powrotem, że go w pewien sposób nie było, że w pewien sposób był dla nich jakby niedostępny, i nagle staje się otwarty, jest z nimi, przebywa i wspiera ich cały czas i daje im obietnicę, że będzie z nimi na zawsze. Czyli właśnie nie chce z nich zrezygnować, tylko jeszcze bardziej podkreśla, że są dla nich ważni. Czyli nie tylko, że za nich umarł, zmartwychwstał i pomógł im osiągnąć zbawienie, ale że również dalej będzie ich wspierał, a także nas, bo jesteśmy ich następnikami. Nas również będzie wspierał w dążeniu do zbawienia. I przypomina nam o tym właśnie ten moment, o którym mówiłeś, czyli powrót Jezusa do tabernakulum. I to, że On w tym tabernakulum będzie przez cały następny rok do kolejnego triduum. I że On przez ten cały czas będzie fizycznie w postaci eucharystycznej z nami. I to będzie nam jeszcze bardziej przypominać o tym, że jest wśród nas. Nie tylko tak duchowo, gdzie byśmy nie byli, tak? Czy to jesteśmy w domu, czy w pracy, czy robimy zakupy.
ale także właśnie w takim fizycznym aspekcie, że jest z nami w kościele po prostu cieleśnie, w pewien sposób namacalnie. I to jest kolejny dowód, dla którego powinniśmy się radować, bo nie jesteśmy sami i powinniśmy się z tego powodu cieszyć, że Jezus chce pomóc nam osiągnąć zbawienie. Zatem my dziękujemy za ten filmik, mamy nadzieję, że będziecie odwiedzać nas jeszcze częściej. Żegnamy Was tym samym pozdrowieniem, co na początku. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!